Po długim okresie oczekiwania dokonano uroczystego otwarcia hali sportowej przy szkole podstawowej numer 1. Dokładnie, prawie dokładnie 6 lat temu, w październiku 1996 roku, uwolniła się grupa inicjatywna, która przekształciła się później w Społeczny Komitet Budowy Hali Sportowej. W skład tej grupy wchodzili rodzice naszych uczniów. Na szczęście część z nich była samorządowcami, co okazało się później bardzo znamienne. Myślę, że ta hala, którą dzisiaj oddajemy, jest przesłaniem takim przed zbliżającymi się wyborami, przesłaniem dla tych wszystkich, którzy będą rządzić w naszym mieście po 27. Mianowicie takim, żeby raczej budować, a właściwie tylko budować, takie obiekty, które będą dobrze służyć mieszkańcom naszego miasta, a nie ruinować. Myślę, że tak się stanie. Wsparł również nas samorząd powiatowy kwotą 100 tysięcy złotych i panu staroście również za to dziękuję. Jednak główny ciężar finansowania tej inwestycji ponosiło miasto i to była kwota około 3 milionów złotych, z czego w roku 2002 musieliśmy zapłacić ponad 2 miliony. Ogromne obciążenie. Ale myślę, że warto było, że tych pieniędzy nie zmarnowaliśmy, że to, co dzisiaj tutaj widzimy, tą piękną halę, że to będzie służyć, dobrze służyć mieszkańcom, nie tylko naszego miasta Łukowa, że będzie służyć również mieszkańcom powiatu. Dzieciakom, uczniom życzę, żeby w tej hali, tak jak powiedział ksiądz, chciały przebywać, żeby ten komputer i ten telewizor zostawić, a tutaj dbać o to, żeby swoją tężyznę fizyczną, że tak powiem, prawidłową budować. Chciałbym powiedzieć, że to, co tutaj widzimy, to, gdzie jesteśmy, jest to przykład fantastycznego, wspólnego działania dla dobra powszechnego, dla dobra publicznego. Zakończył się czas, kiedy należało poszukiwać pieniądze, zakończył się czas, kiedy te pieniądze były liczone. Każdą złotówkę oglądał i pan burmistrz, ale i radni, można powiedzieć, podwójnie, tak aby ta inwestycja duża, bardzo duża, w końcu dopięła swojego celu i aby wyglądała w tak fantastyczny sposób, w jaki wygląda. Też mam sentyment do tej szkoły i cieszę się, że wzbogaciła się o ten piękny obiekt. Z tej hali sportowej zapewne będą korzystali nie tylko uczniowie tej szkoły, ale także organizacje sportowe, rekreacyjne, w ogóle mieszkańcy naszego miasta. Ale niewątpliwie największą korzyść będą mieli uczniowie tej szkoły i nauczyciele tej szkoły. Bo są wspaniałe warunki do zajęć wychowania fizycznego, do treningów, do przeprowadzenia zawodów. No, z ogromną satysfakcją odnotowuję fakt, że ten, jak powiedział pan burmistrz, obiekt reprezentatywny, piękny jest oddawany. I cieszę się, że również miasto Łuków doszacowuje jak gdyby do tych tendencji, które są typowe dla różnych samorządów podstawowych, jak również samorządu powiatowego, że obiekty tej klasy sportowe są budowane. Chcę przede wszystkim pogratulować władzom miasta, panu burmistrzowi, poprzedniemu. To dobrze, że taki obiekt, w którym będzie można rozgrywać również zawody szczebla ponadpowiatowego, krajowego, może i międzynarodowego, powstał. Myślę, że ta młodzież i ci ich opiekunowie zasłużyli właśnie na ten obiekt, który tutaj jest.
Mam nadzieję, że będzie on służył nie tylko tym wielkim imprezom, które mają się tu odbywać, ale przede wszystkim właśnie naszym dzieciom, po to, żeby mogły ten czas pozalekcyjny spędzać czynnie, spędzać na zabawach, na zajęciach rekreacyjno-sportowych. Jeszcze raz bardzo dziękuję władzom naszego miasta, dyrekcji szkoły i wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że właśnie taki obiekt powstał. W imieniu wszystkich absolwentów szkoły podstawowej nr 1, tych, którzy będą uczyli się w tej najlepszej i najwspanialszej szkole oraz nas, uczących się tu obecnie, z całego serca dziękujemy wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania tego przepięknego, nowoczesnego obiektu sportowego. Sponsorem programu są Młyny Zbożowe Żabczyńscy, producent mąki Tota. Tota, dobra mąka.